Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy Into the Pit. Moi drodzy, kontynuujemy. Ostatnio wyszła lipa, bo okazało się, że no jednak nic nie udowodniliśmy. Nic nie udowodniliśmy, mimo wszystko no wróciliśmy do domku i no i co? Nie ma ojca, ending kiedy już mamy zrobiony. Mamy tu kilku do pogłaskania, przynajmniej było przed sekundą, no właśnie. No właśnie, kici kici, skurczy synu. Uwielbiam tę zabawkę robota. Ma przycisk, który sprawia, że wydaje dużo hałasu i szaleje. Kilka razy użyłem jej, żeby przestraszyć tatę, kiedy był w piwnicy. To już wiemy, do czego będzie nam służyć. Wiemy doskonale. No i możemy włączyć, co dziwne. Jak tam, co przez okno widzimy? Niemożliwe. Niemożliwe, a co niemożliwe? Nie wiem. Zbyt zestresowany, żeby coś naszkicować teraz. Wyłączyłem rajczego achievementy, moi drodzy, więc już nie będziemy tego słyszeć. Przynajmniej nie powinniśmy. Ale no co, no idziemy spróbować przynajmniej ogarnąć ojca, tak? No musimy jakoś sobie z tym poradzić. Dobra, zobaczmy, czy tatuś jest w pokoju. Nie ma go. Dobrze wiedzieć, od razu sobie tu przelukajmy, czy coś znajdziemy dziwnego. Faktycznie, znalazłem baterię ukrytą pod ubraniami. Dobrze, że tym razem szukałem głębiej. Telefon mamy. Wygląda na to, że są tu jakieś wiadomości z wczoraj. Zobacz. Oswald wydaje się ostatnio przeżywać trudny okres. Nie jest łatwo dziecku zrozumieć, że jego tata stracił pracę. Spróbuję wymyślić coś miłego dla niego, gdy odbiorę go dziś wieczorem od Jeffa. Ej, huk. Wielki bąbelki. Kilka zdjęć mojej rodziny. Mama i tata na Halloween. Babcia trzymająca mnie, gdy jeszcze byłem niemowlakiem. Okej, ale to już mieliśmy. To już mieliśmy, możemy iść dalej. Dobra. Wyłącz to. Wyłączone. Taka ruderka tutaj, nie? No nie jest tu jakoś porządnie. Nie ma tu porządku. Nie ma tu porządku. Taki obskurny w sumie styl. My co widzimy trochę też więcej. Mama kołysała mnie w tym do snu. No teraz przynajmniej widzimy, że tutaj nie było nic, jeżeli chodzi o przejście. Ale czaki, tu się pewnie możemy schować, ale na razie nie teraz. To nasze stare walizki. Od dawna nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Dobra, idziemy niżej. Idziemy niżej. Ja znowu będę oczywiście to wszystko przechodził, żeby nic nie stracić, bo to jest kilka endingów z tego, co słyszałem, więc... No właśnie. Więc no właśnie. Gdzie jest tata? W kuchni? Mama. O, mój przyszły szóstoklasista się obudził. Co? Pierwszy dzień szkoły. Nadal śpisz, młody człowieku? Mam nadzieję, że nie. Miałem najdziwniejszy sen w życiu. O tacie. Nie martw się, z tatą wszystko w porządku. Czeka na ciebie w jadalni. Co? Go tam nie było. Przeca go tam nie było. Jedzonko kiciusia. Ale widzę, że nic nie możemy z nim zrobić. Niestety. Niestety. No taka mamusia Hot Meals bym powiedział, nie? 3 piksele na krzyż, ale Hot Meals. Tęsknię za czasami, kiedy pies tutaj był najstarszą rzeczą w domu. Nie widzę, że nic nadal. Ale tak, ogólnie z tego co widzę, zniknęła drabina. Więc już nie ma drabiny. Nie ma już drabinki. Dobra, no to tatuś w jadalni, tak? Tatuś w jadalni. O, znalazłem numer telefonu do Jeff's Pizza. 555-5333. Trzeba zapamiętać. Ej, ciebie tu nie było przed chwilą. Może dzisiaj podziękuję za śniadanie. Ale twój tata chciał zjeść z tobą śniadanie. Może innym razem. No cóż, nie zapomnij zabrać drugiego śniadania, żebyś nie był głodny. Weź śniadanie. Weź torbę na lunch. No zobaczcie, ale łebek mu się kołysze. Krapkę na młodego człowieka. Oswald, nie zapomnij swojego lunchu. No dobra. Gdzie jest ten lunch?
Czy widzicie, gdzie jest lunch? Bo ja go nie widzę. Chyba, że muszę na około wejść, no ale no wątpię. Ja nie mogłem tędy wejść. Fuck. Dobra, idź do szkoły. Teraz mogę. Dziwne. Dobra, daddy, narka szparka. Narka szparka. Nadal mamy nagranie Zendrelix kontra Mecha Zendrelix na DVR. Ja bym obejrzeć to teraz z tatą. Jeżeli mój głos jest delikatnie inny, to was przepraszam za to, ale mam katar. Cały jest taki on zajebany, więc to robię na jednym wdechu. Zrobiliśmy to zdjęcie przed zamknięciem młyna 3 lata temu. Na półce jest zdjęcie babci, nadal mieszka w pobliżu. Moi rodzice nie chcieli, żebyśmy się przeprowadzali zbyt daleko od niej. To jeden z powodów, dla których zostaliśmy w tym martwym miasteczku. Nadal nie rozumiem, czemu po prostu babci niespokojnie nie wyjadł w cholerę, ale okej. Okay. Bo wiecie, no babcia może sobie wziąć, zapakować dwa liski i sayonara, nie? Dobra, spierdzielamy. No i co? No idziemy. Idziemy. Nie tu. Nie tu, nie tu. Czy ja mogę podróżować? Bo to jest szkoła, biblioteka. Dzień drugi. Jeśli ciągle przegrywasz, staraj się nie dać złapać. No, na razie mnie to nie interesuje. Mamy cel iść do szkoły. Widzę, że do biblioteki nie ma szans się na razie dostać. A do pizzerii? Możesz biec przez drzwi automatycznie, trzymając right button. Rozumiem, że to też się... A, znak mówi zamknięte, otwarcie o 10. Aha! No dobra, no na ten śmietnik, bo to jest młyn, tak? To jest młyn i z tego co mi wiadomo, tutaj ojciec kiedyś pracował. Kiedyś. Teraz widzimy trochę więcej. No nie, no kurde. Serio, to jest dziwne. Młyn zamknięto 3 lata temu. Prawie wszystko inne w tym mieście jest zamknięte od tamtego czasu. Fuj, jestem pewien, że te śmieci leżą tu od zamknięcia młyna. Aha, ale nie mamy niestety dojścia nigdzie. No dobra, no zostaje szkoła. Myślałem, że pójdziemy na wagary, ale niestety nie. Mieli chaos, pokazuje ile chaosu tylu potoczenie robicie. Bądź cicho. Ach, nie mogę przestać myśleć o tym czymś. Chciałbym po prostu uciec. Ach, kto by mógł iść lunch w takiej chwili? Jesteś pewien, że to dobry pomysł, Jed? Możesz odejść, jeśli będziesz takim tchórzem. Hej, kto to zrobił? Uciekaj! Okej. Co się dzieje? Ej, nie mogę się... nie mogę sterować. Nie mogę sterować, what the fuck? Gra się zbugowała chyba, nie. Oh no, oh no, oh no. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, już jestem z powrotem i problem był taki, że coś zjebałem z achievementami i automatycznie gra przestała iść dalej, więc no już naprawiłem. Idziemy dalej. Idziemy dalej. To jest najlepsze, tam jeszcze dostałem jeden achievement z pierwszego chyba nawet, albo i dwa. Zaraz wam pokażę co najwyżej. Ja bym musiałem niestety, ale wszystko, no właśnie. Wszystko od nowa sobie rozpocząć. Nawet patrzyłem w logach co się dzieje i tak dalej, no i faktycznie było napisane, to jest chyba Unity. Ja Unity znam jak własną kieszeń, totalnie. I tam było definitywnie, że po prostu nie znalazło obiektu, który był przypisany do achievementów. I to był problem. I Unity jest takie, że jak tylko i wyłącznie jest jakiś problem, automatycznie albo stopuje wszystkie inne skrypty,
Po prostu wiecie, jest na przykład błąd w jednym i koniec, i dupa już dalej nie idzie, a po prostu idzie z errorami, ale już nie chodzi jak być powinno. W tym wypadku niestety, ale szło normalnie, ale nie wykonywało dalszych skryptów, więc tak to czasem bywa. Dobra, moi drodzy kochani, osiągnięcia. Co ja tam znalazłem? To było tak. Krowę porwał ptak. No nie, niecierpliwy to chyba nie to. Hong Kong też nie jest to. Nie zapeszaj, właśnie. Możesz pogłaskać kota, to dostałem. I dostaliśmy jeszcze jednego achievementa. Nie wiem. Niecierpliwy, tak? A, tak, podczas przerywników, dobra. To przez to, że klikałem, żeby przyspieszyć. Okej, okay, to już wiem. Spotkaj Jinx w pokoju 10 razy, to nie. Gol też nie. No dobra, to chyba tylko i wyłącznie to. Idziemy dalej. Sprawdź, co się stało. Zastanawiam się, czy ten dzieciak ma jeszcze jakieś. Na razie to ja słyszę z innego. Okej, okay, wszyscy wracamy do klasy. Zaraz. Granie w kosza? Teraz? Daj spokój. Łamanie 30 ściany. Pachnie jak świeże mięso. To tylko mój lunch. Oswald to cero, zapomniał jak się je. To była jedyna rzecz, którą robiłeś dobrze. Dobry żart, Dylan. Ty Dylan, ty Mendo, ty będziesz groźny. A, moja rodzina ma 3 koty. O, kocham koty, ja też. Zaraz dosnuczę. Mam 2 psy. Mam królika. Nienawidzę królików. Mnie kiedyś pogryzły króliki. O, bateria. Mam nadzieję, że jeszcze działa. Oczywiście, że tak. Mnie kiedyś króliki pogryzły i ja w ogóle mam wersję do gryzoni. Wielkiej maści praktycznie. Znaczy, nie przeszkadzają mi ogólnie pogłaskać, pogłaskam. Ale nie lubię. Uspokójcie się, klaso. Pamiętajcie, że dzwonek musi zadzwonić, zanim będziecie... Wolniej. Czekajcie, co? Bo mam chyba za blisko mikrofon i widzę, że jest delikatny chyba przester. Więc jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to przepraszam. Dobra, zaraz chyba lepiej. Okej. Okay. Znajdź dziecko z petardą. Tak? Potrzebowałeś czegoś, Oswald? Potrzebuję... Nie, nic, pani Meham. Przepraszam. Meham. Śmieszne nazwisko. Dobra, kim ty jesteś? Moja rodzina kiedyś chodziła na rotowisko po pierwszym dniu szkoły. Dla mnie ty mogłeś iść, ja teraz nigdy nie będę mógł, bo już go nie ma. Wolałbym raczej siedzieć w domu i grać w Field Forge. Bo miałeś na myśli zacząć pisać wypracowanie o Waszyngtonie Irvingu, prawda? Raczej nie. Jezu, wiecie co, ja to... Jak ja kiedyś chodziłem do szkoły, ja w ogóle naprawdę zawalałem szkołę. Pod tym względem zawalałem szkołę. Ale no, ja... Jak ja byłem młody, jak chodziłem do gimnazjum, tak, bo ja jeszcze chodziłem do gimnazjum, ja jestem rocznik 94. To pamiętam, że pierwsze MMO wchodziły, typu, wiecie, jakaś tam Tibia, jakieś tam inne gry i pamiętam pierwsze takie MMO, w które grałem, to był Metin 2 i ja przez tego Metina 2 prawie przejebałem szkołę, totalnie, i to w gimnazjum, kurwa, rozumiecie to? Ja miałem chyba 11 zagrożeń, w ogóle nie chodziłem do szkoły, bo pamiętam, że w Metinie kurwa, siedziałem w lochu małpi, napierdalałem medale konne. Pozdrow dla kumatych, którzy wiedzą, o czym mówię. Ale tak było. Ja potrafiłem naprawdę, no, od godziny tam, nie wiem, 18, 17 do godziny 11 następnego dnia, bo wiadomo, spoty w nocy są bardziej wolne. I potrafiłem tak napierdalać. Jezu, znaczy, wiecie, to człowiek teraz widzi, jakie to było głupie, nie? Ale no, było. W ogóle kiedyś może wam popowiadam takie historie z mojego życia, bo naprawdę tego jest sporo. Mimo iż większość rzeczy opiera się właśnie na grach komputerowych, na znajomych. Wiecie, jak sobie robiliśmy tam jakieś LAN party czy coś. Naprawdę mnóstwo tego. Wiele opowieści dziwnej treści. Ja nie mogę uwierzyć, że faktycznie mieliśmy lekcje w pierwszy dzień szkoły. Mieliśmy dziś lekcje? No to taki ja byłem. Back to school.
Powrót do szkoły. Ostatni gwóźdź do trumny wakacji. Rozwiązał grę Wrestle Quest. Tak opowiadał mi o różnych zapaśnikach. Uczeń gamer, to nie ja. Nie wiedziałem zbyt wiele o zapasach na początku, ale teraz już wiem. O, SI. Och, si. Albo SI. Chyba si. Och, si. No też jako Shiro mówię si. Bo jap. No często mówię si. Mam genialny pomysł na nasz szkolny konkurs talentów. Występ połączony z walką nawalony z wodą. Będzie epicko balony z wodą. Wow, brzmi nieźle. Dlaczego balony wodne? A dlaczego nie balony wodne? Racja. Widzę, że wy mi nie pomożecie. Walidator kuponów. Szukamy dalej rzeczy. Wiecie, sam na sam z koleżanką w 6 klasie, no, robi się dziwnie. Robi się dziwnie. Zero dzielone na pół to zero. Prawdopodobnie podręcznik do matematyki. Jesteśmy gamerem, tak? Nie uwierzysz, co się dzisiaj stało na lekcji przyrody. Próbowaliśmy zrobić model wulkanu i eksplodował nauczyciela. Cała klasa wręcz eksplodowała śmiechem. Bardzo zabawne. Ty kim jesteś? Podsłyszałem, jak dozerca rozmawiał dziś po południu ze swoim mopem. Musi być opętany przez jakiegoś sprzątającego ducha. Jak oni są w ogóle śmiesznie nazwani? Gamer, uczeń, jakiś tam wrażliwy uczeń, co innego uczeń. Wygląda na to, że w piątek jest gwiazd sportowy. Powinno być naprawdę fajnie. To jest coś ty od petardy. Bateria. Mogę jej użyć w mojej latarce. Mamy więcej pucharów niż drużyna z liceum. Tak, są bardzo wkręceni w kickball, ale i tak. Welcome. Powinienem znaleźć Jetta, zanim pójdzie do domu. Dylan kiedyś to zrobił i musieli ewakuować całą szkołę. Miał straszne kłopoty. Nie będę już dzielił się żadnymi nowymi szkicami. Nie chcę widzieć tych potworów w szkole. Renfield Bring Your Own Blood to super fajna gra. Ma super grafikę i gameplay. Zaraz, zaraz. Proszę, kibicujcie nam w regionalnym turnieju siatkówki. Sportowany uczeń. Wiem, że w tym roku możemy wygrać wszystko. No, na pewno nie talon. No, kurwa i balon. Dobra, idziemy. A to jest ten sam uczeń, okej. Okay. Uzdolniony uczeń. Mam genialny pomysł na szkolny konkurs, to już było. Dyrektor. Panie dyrektorze. Którego nie ma. Może to i lepiej. Jeśli zmrużę oczy, mogę stąd zobaczyć mój dom. Prawiony artykuł z gazetki szkolnej. Nagłówek dotyczy czasu, kiedy wygraliśmy turniej kickballu. Aha. Dobra, naprawdę u dyrektora nic nie było? Ale Lipton. Nic przydatnego, tego śmieci. Dobra, co to jest? Łazienka? Nie. Podwórze. To jest to samo. Merdzie ma trzy koty, a ja mam kozę i nosorożca. Granie w kosza, to jest spokój. Naprawdę nie chcę żyć w kosza? O, ty mendo. No dobra, no to zostaje nam tylko Jet, tak? Rabarbar. Gdzie jesteś, Jet? Do domu już poradłeś? Nie. Hej, jesteś tym dzieciakiem od petard. Mam na imię Jet, ale to też brzmi całkiem nieźle. Masz jeszcze jakieś, które mógłbym pożyczyć? Po pierwsze, dzieciaku, nie możesz po prostu pożyczyć petardy. Są jednorazowe. Okej, okay, to możesz mi jedną dać? Ach, masz pojęcie, ile te rzeczy kosztują? Powiem ci coś. Zazwyczaj jestem w bibliotece po szkole. Przynieś mi coś, czego nie mogę dostać nigdzie indziej. A może się wymienimy? Wracaj do domu. A może przydasz książkę o tym, jak nie być frajerem? Chodźcie, przestańmy marnować czas na tego nerda. Nie słuchaj ich. Dylan jest zazdrosny, bo umiesz czytać. Dzięki. W mojej starej szkole też dokuczali mi za czytanie.
Cóż, muszą być naprawdę głupi. Czytam mnóstwo sci-fi. Co czytasz? Mitologię starożytnej Grecji. Miałem zamiar się za to zabrać. No nie różni się zbytnio od science fiction. Chodzi o bycie odważnym podczas niemożliwych sytuacji. Cóż, jeśli kiedykolwiek chcesz przeczytać coś z obrazkami, chętnie pożyczę ci komiks. O, jeśli lubisz sztukę, może przydać się ta rzecz. Pomagałam dziadkowi sprzątać wczoraj i znalazłem jego stary szkicownik. Są tam fajne rysunki. Chociaż wiecie co, kurwa, o dziwo, nie sądzę, że to może być błąd. Tak może być. Tak może być. Dobra, zakaz jedzenia w pobliżu Chica. Nowe zachowanie, sierpień. Chica robi gniazda ze śmieci. Uświadomić pracowników, że wszystkie śmieci muszą być wyniesione przed zamknięciem. Dlaczego zaczyna brzydko pachnieć? Co to za zapach? Technik drugi też zauważył zapach. To nie tylko ja. Problem firmowy, 83. Naprawy wewnętrzne, badania torsu mają być opóźnione. Wyłącz protokół węchu w ciągu dnia, aby uniknąć kradzieży jedzenia przez Chica. Dzieci płaczą, gdy widzą endoszkieletowe usta. Nie próbuj grać na gitarze Bonnie. Obwody aktywują protokół duszenia. Wszelkie awarie modułu głosowego muszą być zgłaszane wyższemu kierownictwu. Dostosuj uścisk. Znowu złamała dziecko kręgosłup. Dlaczego to jest w ogóle protokół? Znowu dostosowuję. Ile razy to już było? Przykleić kapelusz do głowy. Dzieci ciągle go kradną. Kierownictwo nie dba o bezpieczeństwo. Szczęki nadal nieprzewidywalne w nowych modelach. Dlaczego on ciągle krzyczy? Trzyma jasne błyski z dala od oczu Frediego. Powoduje to jego szał i przepalenie obwodów. Zakaz błysków kamery. Pamiętaj, że ciemne oczy obserwują. Programowanie AI powoduje, że Freddy śledzi uczestników imprezy, pilnując drzwi. Technik 2 przypisany. Technik 2 coś wie, gdzie on jest. Freddy ciągle próbuje zdjąć sobie głowę. Technik drugi przypisany. Żadnych rave'ów. Technik nie pojawił się piąty raz z rzędu. Zanotować na później. Losowe rzeczy zaczynają pojawiać się w miejscach, gdzie nie powinny być. Zachęcaj innych do czujności. To naruszenie kodeksu sanitarnego. Nie, że kierownictwo się tym przejmuje. Coraz więcej losowych rzeczy pojawia się i wszystko zaczyna tworzyć okrągły stos. Wyraźnie utworzył się stos z wgłębieniem po środku. Chica przyniesie skradzione jedzenie do stosu i je zje. Ostatnia aktualizacja zabezpieczeń usmażyła AI. Chica utknęła w protokole konserwacji jako mechanizm samouspokajający w nocy podczas rund ochronnych. Ktoś dostał się do modułu głosowego babeczki i zaprogramował go, by warczał. Technik drugi został poproszony o zbadanie sprawy. Gryzie, trzymaj palce z dala. Technik drugi zaginął. Nowy model gitary. Struny Bonnie teraz pękają przynajmniej raz w tygodniu. Zmieniaj je nawet jeśli są jeszcze całe, aby uniknąć zerwania na scenie. Zachowaj stare jako zapas. Wyższe kierownictwo zażądało, aby wszystkie stare struny zostały wyrzucone poza obiekt z powodu toczącego się procesu sądowego. Technik drugi został poproszony o wyrzucenie ich do młyna przed końcem dnia. Pewnie nie chcą być pozwani po incydencie z porażeniem prądem, biedne dziecko. Szczegółowy diagram oka animatronika. Szczegółowy diagram warstw kostiumu. Pełny kostium, wypełnienie, endoszkielet. Jakieś naklejki. Dobra, no to wszystko chyba. Sporo się dowiedzieliśmy o animatronikach, fajnie. Niemożliwe. Był kiedyś jakimś technikiem, więc to tylko bazgrały i notatki z jego starej pracy. Nie chciał o tym rozmawiać. Miałem go wyrzucić, ale nie chciałem marnować papieru, wiesz? Tak w ogóle mam na imię Gabriel. Jestem Oswald. To interesujący szkicownik Gabriel. Dzięki. Ty kim jesteś? Nikim. Dobra. Wykorzystaj ten szkicownik dobrze. Taki mam plan. Dobra, no to chyba chatka po chatka. Chociaż młyn jeszcze. Zapytacie dlaczego? Wyczytaliśmy tam, że są jakieś struny. Śmieci do rzutu zamknięcia młyna. No właśnie. Pewnie tu.
No ale dobra, jeszcze chyba nie możemy. Więc czas do domu. Czy tatuś jest jeszcze pierdolnięty? Jest. Okej. Wracamy do uciekania. Noc druga, dom Oswalda. Dobra, czas wrócić do Jeffs. Myślę, że mam plan. Najpierw muszę się stąd wydostać. Jeżeli znów mi kurwa każesz ciągać drabinę, to jak ja cię pociągnę... Aś. Znajdź sposób na ucieczkę, okej. Moje biurko, na którym rysuję. Obecnie jestem zbyt zestresowany, żeby coś naszkicować. Moją akcję masz. Dobra. Ops. Ja się napiję wody. Pomogę. Dogazowana, więc przed... Kurwa mać. Nauczyłem się. Kurwa. Ja chciałem się tylko wody napić. Bo mi zaszło w gardę. Au, jeszcze przyjebałem paluchami. Jeszcze przyjebałem paluchami. Ja to jestem normalnie nienormalny. No ale to już wiecie. Czy znów muszę tędy wylatywać? Drabina jest zepsuta. Muszę poszukać innego wyjścia. A, tu leżała drabina, kochani. Nie ma go tu. Dobra. O, fuck. Dobra, to było creepy. Nie mogę, kurwa się straszyłem. Ale się wystraszyłem. Się wydygałem. Zesrałem się rzadko. Mam gacie do zmiany. Ja nie wiem, on tu siedzi, jebaniutki. Co ja mam tu zrobić? Torbo na lunch. Coś tu możemy zrobić. Lina. Mam linę, którą znalazłem wcześniej. Powinna być wystarczająco mocna. A, no dało się tak. Ale się wydygałem. Spok. Nie, no ogólnie spoko. Naprawdę spoko. Ale no kurde te bugi. Dobra, no to idziemy do pizzerii, tak? Nie ma innej opcji. Baterie są rzadkie i ukryte w najbardziej niespodziewanych miejscach. No nie wiem. Mi to sporo, aczkolwiek no będę starał się raczej ich zbytnio nie używać, tak? Nie sprawiaj mi kłopotów. Nie zamierzam, ale mam chyba gierki. Nie mam odpowiedniego sprzętu. Tutaj, o, tu coś mam. Nie to. Matyca później nie to. Drewniane kule? Okej. Co to jest? To jest to gówno, okej. Dobra, to wiem co to jest. Oddychu. Nie wiem, tym razem znów nie trafię. Sta 40. Czy naprawdę nie jest jakieś tam super
trudne pod tym względem, bo nawet jeżeli się nie trafi, to można na 20 celować, nie? Albo na 30 przynajmniej. Tutaj zjebałem. No cóż, czasem tak bywa. Ło! To było chamskie. Koniec gry. Wyjście. Dobra, to już mamy zrobione, to mamy zrobione, to mamy zrobione... Prizes! Dawaj tutaj kupon, to chyba to. No i działa. Gdybym miał kupon, mógłbym go tutaj wymienić na nagrodę. Ta rakieta wygląda tak fajnie. Ale chyba mam kupony, czy nie mam? O, tu też coś jest. Zwrot na żetony. Cóż to za gra? Ratuj dzieci. Naciśnij A, aby rozpocząć. Pac-Man? Co będzie mnie goniło, tak? A bo nie mnie goni. Dobrze wiedzieć. Widzę, że jest tu jakiś exit. Aha, dobra. Spoko. O, człowieku. Nie wiedziałem, co to jest, nie? Nie wiedziałem, jak to działa. Matryca puzli. Też nie chcę do całego czasu spędzić bez jaj. Rozwiąż zagadkę. O Boże. No to ja już widzę. Nienawidzę tego typu gier. To idzie w dół. To musimy gdzieś tu. Ucho po lewej stronie na pewno. Tylko no tu sobie zepsuję. Tu sobie zjebie całkowicie. Prawe ucho, twarz tu. Pyk, pyk. Dzika bomba. Być może tak. Tak, tak, tak. Nie tak. Zgubiłem się. Znowu w życiu mi nie wyszło. Nie mogę tego tak ruszyć. To jest to tu. Jezu, nie lubię tego typu zagadek. Kiss. Dobra, już mnie wkurwia. Już mnie to wkurwia. Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie zmuszajcie mnie, ja wychodzę z tej minigierki, bo no ja nie lubię tego. Nienawidzę przekładanek, kurwa, to jest moja pięta achillesowa, totalnie, to jest po prostu, to nie jest mój konik, to nie jest puzzle, dla mnie to jest kurwa klikane, to jest... Nie lubię, nikt mnie nie namówi do tego, żebym to kurwa rozegrał. Nie trawię tego typu gier. Aż teraz po prostu sobie przeklikuję, tak? Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, raczej nie ma. Troszeczkę przeleciałem. Pyk, pyk. No i zobaczcie, tu mam to. Dobra, pierdolę to. Wyjście. Nie gracz. Dostałem achievementa przynajmniej. Czy ja mam jeszcze jakąś tutaj grę do ogarnięcia? Chyba wszystko już mam. Jeszcze to niby, tak? Ticket Eater. Rozumiem, że tu już nic nie mam, jeżeli chodzi o to. Mam śrubokręt, mam portfel taty. Czy ja mogę mieć interakcję z tym? O, kiedy sklep retro w naszym miasteczku... Była dostawa i pojawił się nowy robot Mecha Zendrelix. Tata obiecał, że zabierze mnie tam go zobaczyć. Bardzo chciałem go mieć, ale tata nie miał pieniędzy. Ktoś go kupił kilka tygodni później i myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Okazało się, że go tata kupił. Pracował codziennie nad godziny przez tygodnie, żeby móc zrobić mi niespodziankę. Byłem taki szczęśliwy. Dobry ojciec. Nie chodzi, wiecie, żeby dziecko rozpuścić. Właśnie. Jeszcze tutaj pod 911 nie dzwoniłem w sumie. Ciekawe, czy będzie w ogóle cokolwiek. Już potem 112 zliczymy. Niestety usługi 911 zostały zawieszone w twojej okolicy z powodów budżetowych. W przypadku nagłego wypadku proszę dzwonić na lokalny posterunek policji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Miłego dnia. No cóż, to świetnie.
Do kogo zadzwonisz? A tam pamiętam, że był numer 555 nie, 533? 533? Albo 553? To było 5 piątek. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Nie. Coś tam było. No coś tam kiedyś było. Ale nie wiem co, nie wiem gdzie. Ktoś tu jest. Na tą pizzę trzeba czekać wiecznie. Przysięgam, im dłużej czekam, tym bardziej słyszę szczury w ścianach. A co jeśli w kuchni są szczury? Albo gorzej, co jeśli kucharze są szczurami? Nie mów mi, żebym cię uspokoił. Wiesz, że mam szczurofobię. Wydaje się rozkojarzona i paranoiczna. No właśnie, ej, ale po pierwsze, bo my tutaj sobie gadamy, robimy gadu-gadu, gdzie jest pizzeria, tak? Ale kto tu gotuje? Czy tu na mapie jest kuchnia? Jest kuchnia, okej. Okay. I kuchnia tu jest employees only. Drzwi są zamknięte. Mam wrażenie, że coś tu będzie grane. Dobra. Rozumiem, że tu nic więcej nie ma. Tu są tylko gwiazdki. Co tu było? O, wygląda na to, że pod spodem jest bateria. Łapka na szczury. No kurde, no. Nie wiem po co. Ja mogę to użyć? Zwykła pułapka na szczury. Jeff musi kupić więcej takich. To jest w ogóle więcej. Kanapka z szynką i serem. Najbardziej typowy szkolny lunch. Dobra, no to zostaje nam chyba basen z piłeczkami, tak? No nie ma innej opcji. Nie ma, chyba, że tu jeszcze będzie bateria gdzieś. Ale chyba nie. Dobra, Wilkersony. Zaraz musimy kończyć grę. Zaraz musimy kończyć grę. Opa! Pewnie sobie zrobię maraton lekki, mam jeszcze dzisiaj chwilę czasu. Pewnie sobie trochę zrobię zapasu. Głos, który słyszałem wcześniej, zastanawiam się skąd pochodził. Bo ja tu spierdzieliłem wtedy. Och, idealnie. Światła zgasły. Muszę wymyślić sposób, jak włączyć je z powrotem. Żeton. Czym jesteś, żetonku? Złoty żeton, którego można tylko użyć do automatach do gier. Okej. Okay. Raczej nie to. Widziałem go spokojnie. Lepiej być ostrożnym. Te rzeczy są gdzieś tutaj. No są. Na półce jest bateria. Dobra, odpalmy to. Kurwa, widziałem to. Widziałem to. Wygląda to, że tego próbuję naprawić, ale ja to widziałem. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem po co. Nie widziałeś mnie? Dożej pająki? Ja się nie znam. Wą do piekła. Dziadu jeden. Nie, mnie tu nie ma. Nie ma. Nie ma, Shiro. Idź sobie stąd. Idź sobie. Kysz, o kysz, o kysz. Kurwa, te animatroniki, ja na razie się dobrze przy nich czuję, tak? Ale jestem pewny, ja jestem kurwa przekonany, 100%, 1000000% wręcz bym powiedział, że tu coś się odjebie. Jestem przekonany.
Zjem banany. Dobra. Tego już nie mogę wyłączyć. Okej, więc próbujemy spierdzielić chyba, tak? Dobra. Tu nikogo nie widać. Ale on gdzieś tu łazi. On gdzieś tu łazi. Jesteśmy w jadalni w tej chwili. Proszę mi z tego wyjść. Kurde. Jebany skurwysynek, no. O, nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Czemu to jest torba na lunch? W sensie, że coś mogę... A, pewnie baterię włożyć. Dobra, no ale tu nie chcemy przejść, tak? Kupon na Fox Spirit Palozem. To już tu mieliśmy. Kurwa, jak ja nie lubię tego. On tu idzie. Czy nie? Idzie. Biegnij, biegnij, grubciu, biegnij. Nie tu. Miałeś tam po lewo iść. No idź, idź, idź. Chociaż no nie chciałem, żebyś tu poszedł, ale oczywiście gra zmusiła mnie do tego. Niestety. Skąd pochodzi ten płacz? Kika, okej. No nie. I tak jak było mówione, Chica tam sobie tylko i wyłącznie gniazdo robi, tak? Czy to coś w ogóle ma żołądek? Jak z tak daleka poczułem zapach poczuło zapach mojego lunchu? Na pewno w kuchni jest dzieciak, ale nie mogę się do niego dostać, dopóki nie złapię tego czegoś z powrotem do jego dziwnego gniazda. Jeśli chcę jedzenia, może to na kawałek pizzy od Jeffa. Kurwa, nie to. Chyba się dobrze złożyło, wiecie? Chyba tak. Bardzo dobrze się złożyło. Warto mi z automatu zrobił, ale wątpię. Tu jest gdzieś szczureks. Tu jest gdzieś szczureks. Nie mogę zakliknąć, nie wiem czemu. Znowu mi to zrobił. Znów mi to zrobił. Zestaw creepy zwierzęcych balonów. Jeszcze nie jestem pewien jak, ale myślę, że posiadanie szczura w kieszeni się przyda. Cieszę się, że znalazłem tę pułapkę. Nie sądzę, żeby to wyszło przed, gdy tutaj stoję. Lepiej odejdę, żeby wrócił. Okej. Wielki skok to duży szczur. Na pewno kogoś przestraszysz. Okej. Jeżeli coś przeklikam, to przepraszam. Ale się sram. Zamknięte drzwi. Te drzwi też są zamknięte. Okej. Nie wiem.
dobra, już wiem. Znaczy, wiecie, teoretycznie włączenie prądu jest głupotą, bo nas widzi. Ale ja też coś widzę przynajmniej. Widzicie, on non stop się tutaj załącza. I chciałem tu. Nie widział mnie. Nie widział mnie, 100% nie. Kurwa! Jak, no jak on mnie mógł widzieć, no... Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jest filmu grę od Rozszyro. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Five Nights at Freddy's Into the Pit. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co, no? Hej, hej!